piękne wianki, koncerty i doskonała zabawa. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Dokładnie tak, w Wierzchosławicach na Dożynkach. Zapraszamy do materiału. Dożynki to powrót właśnie do tradycji, do historii, do zwyczajów i moim zdaniem właśnie to pokazuje tą naszą historię, ludowość i przypomina nam, skąd wyrośliśmy, jakie są nasze korzenie. Jest to święto ważne dla wszystkich rolników. Ono pokazuje, że praca na roli nie jest pracą lekką, nie jest pracą łatwą. Widać to choćby po wieńcach, które mamy przygotowane, które możemy podziwiać dzisiaj tutaj na scenie. Koła gospodyń wiejskich, które przygotowują wieńce, spotykają się, te wieńce plotą, śpiewają, nawiązują takie bliższe kontakty. A dla wszystkich mieszkańców to właśnie przypomnienie o tej historii, o tej tradycji. I to jest bardzo potrzebne, bowiem pokazuje właśnie tradycje ruchów ludowych, tradycje tego, jak kiedyś się żyło, jakie kiedyś były zwyczaje. Rolatki z cukinii. Po prostu ciasto jest pieczone z cukinii, do tego jest dodatek piersi z kurczaka, z warzyw, z przyprawami. Ja polecam wszystko, smalec, chlebek ze smalczykiem i z ogórkiem, też kiszone przez nas, ciasto pieczone przez nas. Bardzo dobrze, że te koła zostały reaktywowane w naszym kraju, no i oczywiście w naszej gminie. Prowadziły różności w działalności kulturalnej, po prostu której brakowało na wsi, był zastój od pewnego czasu. Przygotowanie dożynek, tak jak tutaj u nas w gminie Wierzchosławice, daje taką satysfakcję, kiedy się widzi tych wszystkich ludzi wspólnie świętujących ten ogrom wysiłku włożony w pracę na roli. Od 20 lat już jestem w tym zawodzie i uważam, że to jest pasja, nie tylko zawód, nie tylko praca, ale także pasja. No dzisiaj zapraszamy na koncert Eleni. To będzie takie zwieńczenie naszych dzisiejszych dożynek. A już za 2 tygodnie, 2 września, zapraszamy na kolejną edycję Święta Karpia, na której wystąpi zespół Wilki. I tu zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Po dzisiejszym dniu mogę powiedzieć tylko jedno, jeżeli jeszcze nie było Was w Wierzchosławicach, to przy najbliższej okazji musicie nadrobić te zaległości. Do zobaczenia!